Tak jak Państwo wiecie, nie pracują już ośrodki oświatowe, szkolne. Póki co jest to jakby tutaj takie najbardziej drastyczne z tych działań, które podjęliśmy. Chodzi o to, żeby rzeczywiście uchronić młodzież, a jednocześnie opiekunów i później, którzy są narażeni ewentualnie na przenoszenie tego wirusa. Intencja jest taka, żeby te źródła transmisji przecinać i wzorem przećwiczonym również w tych państwach, gdzie to zagrożenie epidemiologiczne pokazało się wcześniej, takie działania zostały podjęte. Jednocześnie chciałbym zaapelować i ponowić ten swój apel do wszystkich mieszkańców naszego miasta, żeby ograniczyli swoją działalność, swoją aktywność w mieście do minimum. Zachęcam do tego, żeby mimo wszystko pozostać w tym okresie w domu, jeżeli ktoś naprawdę nie musi pracować, bądź też wychodzić z domu, to żeby tego nie robił. Główny apel to jest skierowany również do młodzieży, która w tej chwili przebywa w domach. Chcielibyśmy, żeby rzeczywiście poważnie młode osoby podeszły do sprawy i wykorzystały ten czas chociażby na naukę, nadrabianie zaległości, ewentualnie robienie wszystkich tych rzeczy, na których robienia nie miały czasu do tej pory. My będziemy rozmawiać z dyrektorami i zachęcać nauczycieli, żeby w trakcie trwania tej, powiedzmy, kwarantanny takiej domowej dla młodzieży, żeby zadaniować jakoś tą młodzież również od strony tutaj szkolnej, żeby wysyłać im zadania, wysyłać jakiś materiał do przerobienia, tak żeby ten czas nie do końca dla nich był stracony. Szanowni Państwo, my również pewne ograniczenia będziemy wprowadzać, jeżeli chodzi, znaczy ograniczenia. Zachęcamy do tego, żeby w ograniczony sposób korzystać chociażby z urzędu. Tak? Jest na ulicy Kościuszki chociażby biuro obsługi interesantów, gdzie tych mieszkańców w ciągu dnia również potrafi być bardzo dużo. I w trosce o ich zdrowie, ale również o zdrowie urzędników, którzy powinni pracować i zapewniać jakby ciągłość pracy tutaj urzędu, również w sytuacjach takich kryzysowych. Bardzo proszę i apeluję do mieszkańców, że jeżeli nie ma konieczności, nie pojawiali się w tym biurze obsługi interesanta. Wszystkie sprawy można bardzo sprawnie, większość spraw na dobrą sprawę, można przeprowadzić telefonicznie. Urzędnicy są przygotowani do tego, żeby pełną informację, tak zresztą jest do tej pory również bywało, można było załatwić telefonicznie lub online. Podobnie sytuacja wygląda, jeżeli chodzi o przychodnie. Ja również bardzo, bardzo apeluję do mieszkańców o to, aby jeżeli nie mają wyraźnych objaw choroby, nie udawali się do przychodni, ponieważ są to również miejsca o podwyższonym ryzyku. Musimy również zagwarantować bezpieczne warunki pracy personelowi medycznemu, który może się okazać, że będzie, powiedzmy, w perspektywie jakiegoś czasu również bardzo potrzebny. Także z troski o własne zdrowie, ale również o zdrowie lekarzy, którzy przyjmują w tych przychodniach, bardzo prosiłbym, że jeżeli są to tylko, powiedzmy, wizyty polegające na takich doraźnych jakichś tam wizytach, tak, czy były umówione od jakiegoś czasu. Jeżeli nie ma konieczności wizyty u lekarza, nie mamy rzeczywiście objawu choroby, to bardzo proszę, żeby również te wizyty ograniczyć. Podobnie jest z aptekami, tak, bo często ludzie z przychodni idą do apteki, tam również tworzą się kolejki, również są to osoby, powiedzmy, potencjalnie zagrożone tymi chorobami. Szanowni Państwo, ja chciałbym przypomnieć o tym, że ta choroba, mimo że rzeczywiście w tej chwili jeszcze nie ma na niej szczepionki i ten wirus rozprzestrzenia się
dosyć łatwo, nie różni się bardziej od chociażby grypy. Także nie ma co panikować. To zarażenie się tą chorobą naprawdę nie jest, powiedzmy, takie proste. I musi być naprawdę kontakt ze sobą chorą. Ten kontakt musi być, powiedzmy, też przez jakiś czas. Także to nie jest tak, że, powiedzmy, przechodząc obok kogoś, my jesteśmy w stanie się zarazić. Także nie ma co panikować. Bardzo, bardzo proszę o to, aby zachowywać środki ostrożności, tak? Czyli pamiętamy o tym, żeby być ręce, mydło jest wystarczającym detergentem i bardzo dobrze radzi sobie z tym wirusem. Nie trzeba stosować tych odkażaczy takich, powiedzmy, opartych na alkoholu albo innych substancji. Wystarczy często myć ręce, zachowywać odpowiednią odległość od osoby, z którą się rozmawia. Mówi się o tych 2 metrach, prawda, że jest to odległość bezpieczna. Nie ma sensu rzeczywiście witać się poprzez podawanie dłoni. No to są takie najprostsze rzeczy, które możemy zrobić, minimalizując zarażenie praktycznie do zera. Także to są takie proste rzeczy, które możemy zrobić. Ja powiem tylko to, co wynika z mojej obserwacji, że jestem bardzo zbudowany postawą mieszkańców naszego miasta, ponieważ tak jak widzimy, ten ruch w mieście na ulicach jest mniejszy. Również ja byłem dzisiaj na przykład sprawdzić sytuację na Kościuszki. Rano rzeczywiście było trochę ludzi, którzy przyszli w obawie, że pewnych spraw nie załatwią, ale w tej chwili sytuacja wygląda w ten sposób, że są dosłownie pojedyncze osoby, które załatwiają, zakładam, pewnie jakieś naglące sprawy. Z informacji, których mamy również, na przykład w galeriach handlowych spadł prawie o 40%. Także to również jest sygnał, że mieszkańcy po prostu unikają tych miejsc, pozostali w domu i myślę, że to bardzo dobre i odpowiedzialne podejście.